Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dr152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, najsampierw będziemy razem z gońcem Gildii Kupieckiej Araxos przenosić się z tego miejsca. Udamy się do winnicy Valerio. Ponieważ nie dlatego, że będziemy się zajmować zadaniem Folwark Chłopięcy, natomiast z innego powodu. O Boże, wyściął grę. Dobra, ale najpierw się pójdziemy przespać na górę. Na górę. Nie tutaj, tylko na górę. Ponieważ chciałabym dzisiaj udać się do obozu Drwali i Węglarzy. Pozwiedzać troszeczkę tamte tereny. Sprawdzić, co możemy tam znaleźć. W sumie do tego lasu obok, tutaj też moglibyśmy się udać. Tam są polne pełzacze. Może byśmy coś tutaj ciekawego znaleźli. Był też niedźwiedź. Ale to w sumie i tak wszystko się kręci wokół tego, że musimy się przespać. Dalej liczymy oczywiście na to, że zdobędę gdzieś jakąś skórę cieniostwora czy coś. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że powinnam się nad sobą sama w sobie zlitować i po prostu z tym gońcem sobie jechać wykuć broń jednak do gildii. Hej. Dobra, wiecie co, zróbmy tak, bo zabierz mnie. Dobrze będzie mieć lepszą broń. Farma Bermara, obóz węglarzy, nie, my chcemy do miasta i pod łaźnię. Miasta. Podłaźnie, ponieważ będziemy mieli z tym prościej, żeby dostać się do Fridy i spróbować od niej odkupić skórę. No, jest to bez sensu, zważywszy na fakt, że wcześniej jej sama tą skórę oddałam, no ale nie przewidziałam tego. I w sumie chyba jednak bliżej było do Fridy z miejsca, gdzie są gońce Araxos. Znaczy się, gdzie jest gildia cała. No dobra, trudno, mój błąd, pobiegniemy tędy. Nic nie szkodzi na przeszkodzie. I tak, zadaniem Folwark Chłopięcy zajmiemy się już niedługo, ale na razie chciałabym jeszcze troszeczkę pozwiedzać wyspę. Ale zrobimy to na pewno, mając lepszy ekwipunek. Tutaj jest gościu, który sprzedaje różne fajne paski. Ale ja nie wiem, czy mi to jest jakoś bardzo potrzebne. Doświadczonego awanturnika. Pas wsparcia jest całkiem ciekawy. Pas skoczka dodaje nam akrobatykę. Ma fajne paski, ale to raczej nie na razie dla mnie. Fajne rzeczy ma też ta Alice, która jest koło kapliczki Adanosa. Ja mogę od ciebie skóry kupić, mam nadzieję. Mogę. Nie wiem, ile będziesz chciała za skórę cieniostwora. Pewnie całkiem sporo. Mam nadzieję, że w ogóle u niej kupię takową. No musi mieć chyba, nie? No nie uwierzę w to. Masz za 250. No dobra, wezmę. Niech będzie. No, mój błąd, że jej oddałam jedną skórę. Mogłam to przewidzieć, że będzie potrzebna prędzej czy później. Takowa do wyrobu jakiejś broni. Jeszcze właśnie pytanie, czy my w ogóle będziemy w stanie tę broń unieść, no nie? Czy to ja tutaj gdzieś sobie wykuję? Nie wiem. Tutaj powinna być kowadło. Jest. Porządne bronie. Rozbijca. Mamy na niego wszystko. No i co? 19 punktów siły na za mało. Czyli dobrze, że trzymałam punkty nauki jednak. Dobra. Kto nas uczył siły tutaj w tym miejscu? Nie Adelard przypadkiem? Nie wiem. Nie, ty mnie niczego nie uczysz. Kto tutaj uczy siły? A nie właśnie ten kowal, od którego właśnie poszłam sobie? Być może. Chyba tak. Ingor.
Potrenujmy. Do roboty. Nie, broni dwuręcznej. Kto mnie uczy siły? Jak nie on, to jeszcze ewentualnie ten kowal może nas nauczyć w tym... w porcie. Znaczy nie w porcie, no dobra. Ty też nie. To może Dokan. No, bez przesady. Kto mnie uczy tego? Nauka... Gildia Kupiecka. Aha, Ingor uczy, ale tylko tym jakimś tam lepszym już. Adelard też mnie na razie nie nauczy. Garros Sander chyba. Tak. A Sander jest aktualnie gdzie? Trzeba uważać, co się komu mówi. Chyba w środku tutaj siedzi. To przecież oczywiste. Mam akurat 21 punktów nauki, chociaż czuję, że chociaż no nie nauczymy się tyle, bo będą progi punktowe. Ale musimy się nauczyć jak najszybciej tej siły. Więc jak najszybciej musimy wbijać poziomy, więc musimy zaekspić. Dobrze. To co? Sander, weź naucz mnie. Wymagasz od... Żartujesz sobie chyba ze mnie. Dobra, idę do Odgara. Jak Odgar mnie nie nauczy, to mamy kłopot, bo liczyłam, że założymy tę kosę. Ale kurde, Adelard mnie na razie nie będzie szkolił i tu jest kłopot, bo... No, szkoli tych jakiś tam... te jakieś tam oddziały elitarne, no nie? To niedobrze. Bardzo niedobrze. Cholernie niedobrze. Miejmy nadzieję, że Odgar nie zażąda ode mnie nie wiadomo jak ile złota. Nie wiadomo jak dużo. Ale jeżeli on mnie nie nauczy, to znaczy, że musimy... Nie wiem co zrobić. Dobra, to wino może zostawię. Spróbujmy. Ej, ty. Zacznijmy trening. Aż zniknąłeś z wrażenia. Dobra, plus 5 i plus 5 i przeskoczyliśmy próg punktowy. Silny chłop. Stary, dlaczego ty znikasz? Ciekawi mnie, czy by się obeszło bez przeskoczenia tego progu. Chociaż... Jak to dzie... A, bo wymagane jest. Okej. Chyba byśmy nie dali rady go nie przeskoczyć, ale wiecie co, spróbujmy. Wczytam się i spróbujemy. Bo nie wiem wreszcie, jak to jest z tymi progami punktowymi. Czy my jesteśmy w stanie je przeskakiwać, czy nie? Bo raz chyba próbowałam przeskoczyć próg punktowy i mi się to kompletnie nie udało. I tak było chyba z bronią jednoręczną, z tego co pamiętam. I wreszcie chyba wyszło na to, że progów nie da się przeskoczyć. Ale spróbujemy sobie dać do 59. O kurde, zapisałam się przed Sanderem, naprawdę? Dobra, to pobiegniemy jeszcze raz na szybko. Marnujemy trochę dzisiaj czas na odcinku. Liczyłam, że ogarniemy to wszystko bardzo szybko. A tymczasem już nam minęło 10 minut. Ja nie wiem. O Boże drogi, ja to mam, widzę mózg dzisiaj naprawdę. Że ja się nie zapisałam przed Odgarem, nie? I to jeszcze przed nauką, no co mi strzeliło? Bo dzisiaj będzie sporo ekspienia. Mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. I tak broni nie założymy, ale warto będzie już sobie dać w siłę trochę więcej. Będziemy mieli trochę jednak większe te obrażenia. Mimo wszystko dosyć opłacalna sprawa. Dobra, jestem przed Odgarem, zapisujemy się, spróbujemy progi przeskoczyć. Jeżeli się nie uda, no to wiadomo. No to będzie tak jak było, czyli będziemy mieli siły chyba 61 podstawowej plus 10 z dodatków. Zacznijmy trening. Spróbujmy zrobić plus 5 i raz... Tak, dokładnie. Możemy co najwyżej zrobić coś takiego. Nie da się przeskoczyć progu punktowego. No dobrze, no to nie, to nie. Okej. Dobra, to co? Spróbujmy znaleźć jakiegoś gońca Araxos. Z tego co pamiętam, goniec jest tutaj niżej. Także przejdźmy się na szybko.
choć pod gildią też jest, no ale niech już będzie ten sportu. I udamy się w okolice tej winnicy Valerio. Tam zostawiliśmy w lesie niedźwiedzia i tam zostawiliśmy też w lesie te polne pełzacze i czy coś jeszcze, no nie wiem, ale troszeczkę potworów jeszcze tam jest, podejrzewam, że to nie są wszystkie i właśnie udamy się w stronę obozu drwali i obozu węglarzy. Czy ja dobrze poszłam? Kompletnie nie. O Jezusie, Maryjo, trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. W sumie do Alice moglibyśmy zajrzeć, jak już tutaj jestem. Ona ma fajne te pierścionki niektóre, chociaż one kosztują sporo kasy. Pokaż. Tak, ona ma to. Amulet z Archolos. Plus 7 siły nam daje. Ale to są w ogóle takie horrendalne ceny. Chociaż te pierścienie różne, one jak mamy ich więcej, to dają boosty. Także no może coś z tego by było fajnego. Dobra, zejdę sobie tędy, bo tu jest goniec. Dobra, skorzystajmy z jego usług jak najszybciej. Te 10 sztuk złota to jest cholernie mało, a jest to szybka sprawa. Winnica Valerio jeszcze raz. No i co? I wychodzimy w takim razie w drogę. Chociaż, kurde, wejdźmy może jeszcze najpierw do tego lasu, najsampierw. Polne pełzacze to już jest żaden kłopot, a... Będziemy mieli może coś z tego. Ten niedźwiedź to też żaden problem już jest. On chyba był gdzieś tutaj od razu zaraz, no nie? Chyba dobrze mi się kojarzy. Tak. Witam. No, dużo lepsze obrażenia są teraz. Dobra, nie będę się... Dobra, chyba lepiej jest jednak dać mu skakać do nas, niż trzymać go przy ścianie. No chodź. Dobra, świetnie. Mamy tutaj też jakieś jaskinie, tutaj obok te polne pełzacze. Dobra, wydaje mi się, że chwilowo jest bezpiecznie. Nic nie powinno mnie raczej tutaj groźnego zaatakować. Dobra, może nawet byśmy podeszli do nich tak po prostu. To też one są żadnym problemem. Co prawda zadają mi sporo obrażeń, ale mają jakąś małą odporność chyba od takich broni ciętych. No i dobrze. O proszę, zębacza. Dobra, mogą być. Też się ich już nie boimy. Jesteśmy w jakimś a la kanionie, bym powiedziała chyba. O kurde. Szczur. Przestraszyłam się, bo przez chwilę właśnie zaczęło mnie coś atakować. Dobra. Zapraszam. Już do mnie tupta. Już do mnie biegnie. Zębacze to też żaden problem. Boję się, że w tej jaskini będzie jakiś syf, któremu nie dam rady. Te jaskinie trzeba przyznać, że są dosyć trudne. Widzę, że zębacze nie chcą blisko podchodzić. No dobrze, nie to nie. Dobra, to tylko leśne jagody. Nie ma was tutaj też za dużo. No. Okej. Dobra, bo nie chcę, żeby mnie jednak ugryzł. Bo nie ma to sensu. Okej.
Wygląda na to, że chwilowo nic mi tutaj nie grozi. Pytanie, co będzie w środku tej jaskini. Żadnego smoczego korzenia widzę, że tutaj też nie ma. Aha, mamy jakieś zejście na dół. Dużo goblinich jagód. Widzę, że to jest jakaś kopalnia. Bo mamy tutaj złoże żelaza. No niech będzie. No i co, zejdziemy myślę, że do środka. Może tego nie pożałuję. Może będziemy mieli jakieś przejście gdzieś. Co tutaj żyje w środku? Nie podoba mi się trochę to, że tutaj słażę. Chyba, że dojdziemy do tego miejsca, gdzie jest ten troll, którego też nie jestem w stanie pobić za bardzo. Możliwe. O kurczę, wiem, gdzie jestem. Okej, tu mamy skrót teraz, dobra. Tutaj biliśmy pełzacze w tym miejscu, jak pamiętacie. I właśnie nie wychodziliśmy dalej, bo były tutaj zębacze. Dobra, czyli już wszystko jasne, bo to jest chyba ta jaskinia faktycznie z tymi... Albo nie, to nie jest to z tymi pełzaczami. Mało ważne, no było tutaj wcześniej zbyt niebezpiecznie, teraz już tego tutaj nie doświadczyliśmy. Udało nam się wybić kompletnie wszystko w tym miejscu. No to co, myślę, że teraz udamy się już w stronę nam dzisiaj właściwą na ten odcinek, czyli w stronę obozu Drwali. Ostatnio zatrzymaliśmy się przy klasztorze, tak naprawdę, i mieliśmy iść właśnie, wróciliśmy do Silbach tą okrężną drogą, a mieliśmy iść do obozu Drwali i nie doszliśmy tam wreszcie. W ogóle taką ciekawostkę wam rzucę, że ogólnie jak dostajemy na początku gry to zadanie od kogo? Od Bastiana, żeby udać się do tej wieży sygnałowej, to okazuje się, że możemy również faktycznie iść sobie do Drwali i wtedy dostajemy dodatkowego expa. No bo weźmiemy wtedy też właśnie od Drwali te potrzebne przedmioty. I wychodzi na to, że jest to bardziej opłacalne. Co to za dzikens? O, wściekły dzik, o matko. On jest do questa chyba. No wygląda, trzeba przyznać, ciekawie. Może znajdziemy gdzieś jeszcze tego grubego kretoszczura na trakcie. Jezu, 700 expa za ciebie. Surowe mięso, kiełdzika, skóra wściekłego dzika. No, to dobrze, to fajnie. Jestem w sumie zadowolona. Właśnie, i teraz tak. Tu są wargi na górze. Do winnicy Valerio, do kopalni królewskiej i do wioski Silbach. Myśliśmy już tędy na wprost. Błagam, tylko niech one mi na głowę nie spadną. I tak, pójdziemy tędy na wprost. Tędy już też szliśmy. Ale nie wszędzie. Tutaj jest w ogóle jaskinia. Nie wiem, czy ja tutaj byłam, czy nie byłam. Możemy sprawdzić tę jaskinię. Tak na szybko. Może mi się przypomni. Chociaż nie, to chyba było takie wąskie przejście. No właśnie. Tak, to prawda, to jest tylko skrót. Tutaj nie powinno nic żyć za bardzo już, co by mi sprawiało jakieś kłopoty, albo ogólnie jakieś tam, nie wiem, problemy. I właśnie tak, tu jest kopalnia królewska, która nas nie interesuje, i jest klasztor. Nie wiem, czy ja dobrze poszłam. No nie do końca, powinniśmy odbić w drugą stronę.
trochę wcześniej. No bo tutaj będzie martwa jakby uliczka, prawda? Ślepa. Albo kopalnia, albo klasztor. My powinniśmy iść jakoś chyba... tutaj i na wprost? No niemożliwe jest to, że na wprost, no bo... Tędy. Gorzej, że tam były wargi chyba na górze, nie? Dobrze mi się chyba kojarzy. No dobra, zaryzykuję tędy przejście. Okej, czy idziemy w górę? Okej, tu są szczury. Nic trudnego. Tam były wargi chyba. Ta. No, tutaj nie byliśmy. Możemy więc tutaj się udać. Jest jakieś ognisko, jest szczur. Dobra, najpierw młody, zaraz zajmiemy się tamtym dorosłym. Nawet nie jednym. No, mogę kryta jakiegoś zasadzić. No, czuć, że zadajemy większe obrażenia. Że faktycznie mamy ten cios z łapy dużo większy. Widzę, że tędy mogą sobie wejść na spokojnie. No dobrze. Jeszcze zaraz właśnie drewno. Być może węglarze będą od nas chcieli na przykład trochę drewna. Chociaż wątpię w to, bo oni raczej będą, wiecie, zainteresowani tym. Jak to się mówi? No żebyśmy bardziej jakieś questy dla nich zrobili czy coś. Niż żebyśmy im przynieśli coś, co oni umią sami dobrze znaleźć i zdobyć. Okej, tu jakaś wąska... Jakiś most. No dobrze. Nowe tereny, niech będzie. Czy my tędy nie dojdziemy też do Wilczego Leża? Jak najbardziej. Wilcze Leże będzie na wprost. Tam jest coś niedobrego. Coś mi tu mruczy. O, proszę, bagienny szczur. O. Podobno bagna też są dosyć przekokrzone. Dobrze, na razie nie zbaczamy w stronę bagien. Widzieliście, co ten szczur mi zrobił, nie? Idziemy po prostu na wprost. Bagna to też nie przelewki, z tego co widać. Tutaj coś mamy. Jakiś obóz. Do mglistych moczar. No, na razie się tam nie wybieram. No, faktycznie wyglądają dosyć... Znaczy, dobra, potwory są do takie... No, na to, żeby zrobić. Ale chyba jednak troszeczkę są za mocne dla nas. Tędy górą. Chcę tego sprawdzić. W sumie tam są te błotniaki. Te krwiopijce. Może później. Na razie zajmijmy się tym obozem węglarzy. Tutaj coś może być ciekawego. Czy ja tam coś... O, jest krab. No dobra, no w sumie może być. Nie powinnam chyba na krabym narzekać, nie? Okej, tu niczego nie ma. Za wodospadem też nie. Tylko, że ten krab... Z nim będę miała kłopoty. Dobra. Zostawię go tutaj, bo mnie będzie denerwował tylko. No i co? I tutaj mamy jakieś poboczne obozowisko. Chyba jakiś myśliwy się tutaj znajduje. Standardowo najpierw obejdziemy jego całą chatę. Haha. Prawo. Nie. Lewo. Lewo, prawo, prawo. Dlaczego my łamiemy non-stop wytrychy? W momencie, gdy powinniśmy tego nie robić. Teraz się załatwię. A to ten siekiernik jest, dobra.
On jest chyba do tego, jak to się mówi, do questa. W sensie był poszukiwany chyba. To wiecie co? Skorzystamy z okazji. I tą potrawkę z dzika sobie zjemy. Oh shit! O kurna, ale jesteś silny, chłopie. No nie jest chyba dobrze. On nie trafił mnie. No. No, lata gościu z siekierą. Ale nie jest jakiś trudny. 700 expa. Topór drwala. Nic tu nie ma. Serio? On nic przy sobie nie miał? To dziwne bardzo. Zatrzymał się w jakiejś rozpadającej się chacie. O, wieca magiczna. Krąg drugi. Tom drugi chyba. No dobrze. Super, w sumie. Będziemy mieli w takim razie dwa zlecenia do odebrania. Z tego co kojarzę. Jak wrócimy do miasta. O proszę, zębate ziele. No niech będzie. No to opłacało się, widzę, tutaj przyjść. Ciekawi mnie tylko, gdzie jest ten gruby kretoszczur, bo tam było, że między niby winnicą Valerio. A czymś tam. Może bardziej przy tych mglistych moczarach, ale to by raczej nie miało sensu zbytnio. Nie wiem. Przekonamy się, myślę, w swoim czasie. Tutaj widzę, że możemy odbić troszeczkę... O, niedźwiadek kolejny. Tak sobie usiadł tam przy tej wodzie. Ciekawe w sumie miejsce jak dla niedźwiedzia. Nie wiem, czy my dotrzemy dzisiaj do obozu w ogóle drwali i węglarzy. Albo chociaż jednych, czy coś. Widzę, że pan niedźwiedź ma ze sobą duże problemy. Chodź do mnie. O, jesteś trochę przerośnięty. Albo mi się tylko wydaje. Chodź. Wydajesz się większy od swojego kumpla, którego pokonałam jakiś czas temu. Ale no, nie wiem, czy ci to coś niedźwiadku pomoże. Raczej nie. Jak powalamy już niedźwiedzie, to wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Widzę, że pilnował złota jednej sztuki. No dobra, dwóch, ale złotego świecznika to może być dobre. No, opłaca się czasami odbijać od traktu głównego. Okej, okay, tutaj coś pominęłam. Wygląda na to, że raczej nie. Mogłabym na szybko sprawdzić telekinezą, ale po co to komu potrzebne? Wiecie co? Może wyciągnę sobie... niczego tutaj w ogóle nie ma. No dobrze. Mamy pieczone ścierwojady. Tutaj ktoś siedzi. Słyszę kolejnego cienia stwora, to mi się nie podoba. Możemy się spróbować do Inasa na przykład pomodlić. Jak my tu stoimy na tej mapie? Jesteśmy koło obozu już tak naprawdę. Skorzystajmy z posągu. No, tak po prostu się pomodlimy. Podróżny. Hej. Jestem zajęty. I dlatego aż wstałeś? Okej. To pozwól, że sobie wezmę strzały z twojego wózka. Widzę, że masz ich tutaj parę sztuk. Słyszę wilka. I widzę szczura. Okej, wilki są chyba na dole. Niech będzie. Serio? Kryt mi nie wszedł na takiego szczura zwykłego? Okej, tam jest obóz chyba drwali, a na dole pewnie będzie tych węglarzy. Serio? Błagam, tylko niech oni mi nie zginą. Okej, poradzili sobie. Dobra. O, tam jest goniec Araxos na dole. Chyba, że tam jest wilcze... O, to będzie wilcze leży na dole. Dobra. To wiecie co, to może na razie tutaj się pokręcimy koło tych węglarzy. Proszę mi oddać skórę, jakby żeście mi zmarnowali expa.
Kurna, nie mogę zebrać sobie z tego wilka. Poważnie. Fuck, dobra. Noel. Dość prosta kradzież. Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej filozofii. Ścinam drzewa, piłuję pozyskane drewno, potem strzelam sobie piwko i idę spać. Okej. Co nowego? Niewiele. Każdy kolejny dzień podobny do poprzedniego. Ale taki już los trwala. Przynajmniej w nocy mogę sobie posłuchać odgłosów przyrody w spokoju. Dobrze. Czyli widzę, że ty nie masz dla mnie raczej żadnego zadania. To jest Knut. Chyba on jest tutaj głównym bossem. Kim jesteś? Nazywam się Knut. Jak widzisz, jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj czego chcesz. Jak idzie praca? Drewno jest twarde, a drzewa głęboko zapuściły korzenie. Zupełnie jakby przygotowywały się na zimę. Oprócz tego całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli nikt nam nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań. Sugerujesz coś? Potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. Okej. Mógłbyś mi pokazać, jak nabrać siły? Na pewno nie za darmo. I na pewno nie jeśli jakiś słabiak z ciebie. Szkoda mi czasu na kogoś, kto nie uniesie byle kłody. Poka. Jak wyciągniesz mieszkę. Okej, możesz mnie uczyć i to po całkiem dobrej cenie. Widzę, że już mnie nawet więcej nie nauczysz. Drewno do piłowania. Czy ja mam najpierw tutaj coś zrobić więcej? Nie mam pojęcia za bardzo. Leśne ścierwojady tutaj są i zwykłe. To może najpierw zajmiemy się wycinaniem ich, żeby nam nie przeszkadzały w niczym. Coś mi się tak kamera dziwnie. No. Na luzie. Cały czas za bardzo... Dobra, no widzieliśmy krwiopijce, tylko że to były te rzeczne. A mnie bardziej by interesowały te zwykłe. A tam na wprost... Co to jest za miejsce? A tu jest chyba wilcze leże, a nie na dole. Witam, mruczku. Dobra, to za chwilę może. Widzę, że ten teren jest całkiem duży, trzeba przyznać. Ale na luzie. Serio? Dwa razy cię nie trafiłam. Dobra. Ścinamy drewno. Zaraz może coś pomożemy temu Knutowi. Dobra, tych malin to może nie będę jednak zbierać. Tutaj jest zwykły drwal. Obalone drzewo. No dobrze. Drewno do piłowania. O, dalej już go piłowaliśmy. Knut już śpi, rozumiem. Lowell, czy coś z tobą jeszcze? Nie, ja szukam Knuta. Tu jesteś. Oj, stary, nie śpi teraz. Hej, ty! Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. Będzie z ciebie drwal, chłopcze. Mam dla ciebie pewną propozycję. Zachowam twoją dzisiejszą dniówkę, ale dostaniesz w zamian strój drwala. Bardzo wygodny do pracy, a i potrafi ochronić przed kłami tych przeklętych wilków. Co ty na to? Brzmi dobrze w sumie. Brzmi jak rozsądna oferta. Bo taka właśnie jest. Miło mi się powitać wśród naszej małej grupy. Przychodź do mnie regularnie, piłuj porządnie, a monet ci nie zabraknie. Okej.
Potrzebujesz pomocy przy pracy? Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam dla ciebie nowych zleceń. Wróć do mnie za par... Okej, czyli zostaliśmy właśnie kimś takim jak Alczeladnik? Nie wiem, ale potrzebuję łóżka. Czego u diabła chcesz? Ja chcę się przespać w swoim łóżku. Alex zaczął krzyczeć. Dobra, jesteśmy w totalnej dziczy. Dobrze, możemy iść w stronę tego miejsca, gdzie są te zębacze. I w sumie chyba bym tak zrobiła, bo one nie stanowią żadnego kompletnie problemu. Wydaje mi się, że raczej wilcze leże, to nie jest. O kurna, tam jest jeden smoczy. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Ale smoczy zębacz to nie ma opcji. Gorzej, jak on jest węszy, nie? No wtedy to raczej dobrze nie będzie. Nawet nie będę się z nim próbować, bo to po prostu się z celem mija. Wiecie co? Przeszłabym się tędy. No. Przepraszam. Gorzej, że mi ten zębacz coś czuje, wpadnie do wody za chwilę. Błagam, tylko bez smoczego zębacza. Oła. Dobra, wy mnie możecie atakować. Mi się wydaje, że smoczy zębacz jest rangą po prostu jakby innym potworem. Dlatego nie przyleciał mnie atakować. No, na to wygląda. One raczej atakują pojedynczo, a nie w grupie. Te się jednak jakoś tam bronią, że tak powiem. Kurna, no co za paskuda, nie? No przecież nie będę się biła ze smoczym zębaczem, że on mnie zeżre. Bez przesady. Okej, dotarłam gdzieś. Jesteśmy w całkiem ciekawym miejscu. Chociaż kompletnie niczego tutaj nie ma. Tylko ten smoczy zębacz. Dobra, ominiemy go oczywiście, nie będę się z nim spoufalać ani trochę. Zwykły zębacz, nie ma problemu, ale smoczy, no to do widzenia. Czyli w sumie można powiedzieć, że mamy zbadaną całą mapę tak naprawdę. Zaraz zejdziemy do Wilczego Leża zobaczyć, jak tam wygląda sprawa. I to będzie... O Boże Święty! O Boże, nie! Marvin! Ja to przeżyłam. No nie wierzę w to. O Holender. Nie wiem, jakim cudem. Ale może jednak nie będę marudziła. Ojej. Chciałam normalnie zejść jak człowiek. Ale gra mi nie dała. Wilka słyszę, gdzie jesteś? Jeszcze mnie zdążył hapsnąć. Okej, i to gdzie prowadzi niby? Do Wilczego Leża. I do obozu węglarzy, no właśnie. Mamy tutaj też właśnie miejscówkę Araxos. To jest chyba obóz właśnie węglarzy, coś czuję. Ale to miejsce wygląda całkiem zjawiskowo, trzeba przyznać. Tam na górze jest chyba to Wilcze Leże. Dobra, tu są jacyś ludzie. Gerd, hej, ty. Witam. Chyba jesteś węglarzem totalnym. Co słychać? To co zwykle. Dokładnie. Na czym głównie to jestem odpowiedzialny za formowanie mielerzy i dbam o to, żeby nie było w nich żadnych luk i szpar. W ten sposób mamy pewność, że wypalane przez nas drewno ma najwyższą jakość. Mhm. Dla kogo pracujesz? Jeśli pytasz o to, kto mi płaci, to tą osobą jest nasz budnik, Helmut. To on kieruje pracą w obozie.
Ostatnio mamy sporo pracy. Dostajemy mnóstwo zleceń z Wilczego Leża. Ale ja tam nie narzekam. Przynajmniej jest z tego porządny pieniądz. Wilczego Leża? Tak nazywają tę starą górską warownię po drugiej stronie jeziora. Ponoć jest we władaniu niejakiego Ulryka, wasala gubernatora, ale poza tym to nic o niej nie wiem. Jego ludzie czasami przychodzą nadzorować naszą pracę. Są opancerzeni od stóp do głów i noszą takie wielkie topory. Na twoim miejscu nie wchodziłbym im w drogę. Mhm. Jak idzie praca? Mam nadzieję, że już niebawem Helmut doceni moją pracę. Ostatnio wyrobiłem dwa razy więcej niż inni. Musisz bardzo lubić to, co robisz. Mówię ci, powinieneś kiedyś spróbować tej roboty, kolego. To kupa frajdy. Okej, no życzę ci, żeby ci się udało. To, co tam sobie życzysz? Co to za cholerstwo? Wilki. Bo w sumie co ja chcę? Jesteśmy w Wilczym Leżu, to co ma tu być? No. Elko tutaj jest. Mogę go tylko okraść. Jeszcze jest Elias. Ty. Jak idzie praca? Jak po maśle, chłopcze. Jak po maśle. Mielerze pracują tak samo dobrze w dzień, jak i w nocy. A wszystko dzięki tutejszej ziemi. Nigdzie na wyspie takiej nie znajdziesz. Poza tym, Ulryk dobrze płaci za każdą dostawę węgla. Mhm. Szukam pracy. Wiesz może, do kogo powinienem się zgłosić w tej sprawie? Węglarzy ci u nas dostatek. Ale może Helmu dać jakieś zadanie? Jeśli szukasz uczciwej pracy fizycznej, możesz też spróbować szczęścia przy wycince drewna u Knuta albo w twierdzy Ulryka. Oni to zawsze potrzebują rąk do pracy. Z tym, że uważaj, bo mieszkańcy Wilczego Leża nie lubią nowych, a ty mi na takiego wyglądasz. No dobra, spróbujemy. Opowiedz mi o Ulryku. To surowy i pragmatyczny człowiek, ale sprawiedliwy. Nie to, co te królewskie, tchórzliwe popleczniki. I im to tylko uczty i burdele w głowach. Przybył tu wiele zim temu, gdy ta twierdza była jeszcze we władaniu poprzedniego lorda, Godryka. Klnąc się na prawo do tych ziem, Ulryk zażądał otwarcia bram, ale Godryk zabarykadował się i cierpliwie czekał. Wkrótce nastała zima, a każdy głupi wie, co zima oznacza dla najeźdźców. Ulryk w końcu zdecydował się na odwrót, co wielce ucieszyło Godryka. Lord Warowni szybko zapomniał o zagrożeniu i z okazji zwycięstwa wydał wielką ucztę na zamku. Nie przypuszczał jednak, że atakujący wykorzystają nieużywane szyby kopalniane do przedostania się do wnętrza twierdzy. Znalazł się taki jeden śmiałek, który poprowadził najeźdźców przez podziemne tunele. Ulryk z garstką najwierniejszych mu ludzi przekopał się do niższych poziomów warowni. Otworzył wrota i wtedy zaczęła się prawdziwa zabawa. A Godryk, cóż, Ulryk nie miał dla niego litości. W taki sposób dziedzic Wolfzaka powrócił na Archolos. Mhm. Wszystko w porządku? Nie do końca. Tylko czekać, aż królewskie wparują tutaj i zawłaszczą nasz obóz. Dlaczego mieliby to robić? Bo Helmut zaczął dogadywać się z Ulrykiem, a to jest im, lekko mówiąc, nie po drodze. Podobno Knut już ma problemy. Niedługo to możemy być my. Zdania nie zmienię. Królewskie to pazerne dziady. O co? No cóż, czyli w porządku nie jest. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. W kolejnym prawdopodobnie dostaniemy się do Wilczego Leża. Przynajmniej spróbujemy tam podejść, wybić jeszcze zwierzęta w tamtej okolicy. Może wrócimy w okolice tych moczarów. To się tak nazywało, prawda? Mgliste moczary. Dokładnie. Możemy tam zajrzeć i zobaczymy, co tam też znajdziemy i no raczej na bagna to jeszcze nie pójdziemy, bo to są dosyć niebezpieczne tereny, więc jakoś to nam powinno pójść. Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć!